Słuchajcie, w pierwszym etapie naszego spotkania mówiłem o obserwacji, o tym, żebyście wiedzieli, skąd patrzycie i czy na pewno obserwujecie z właściwego miejsca. Powiedziałem o funkcji ofiary, o tym, że wielu z was wraca z trudnych miejsc i będziecie do nich wracali i ten obóz tego nie zmieni. On jest kilka dni po to, żeby was uzbroić i dać wam świadomość. Chociaż na chwilę podłączyć was do transmisji danych po to, żebyście potrafili zaktualizować swoją świadomość, swoją wiedzę i to, kim jesteście. I tak jak mówiłem, ja oprócz tego, że jestem mężem wspaniałej Bogusi, która opiekuje się naszym domem, jestem też tatą szóstki dzieci, które wam dzisiaj pokażę. Wracam z historii, która była dla mnie bolesna. Miałem tysiące marzeń, bardzo chciałem podróżować po świecie, ale wyrastałem w przekonaniu, że ja się nie nadaję. Byłem przekonany, że Bóg podzielił świat na dwie grupy, tych, których kocha i tych, których nie lubi. Nie miałem wątpliwości nigdy, że On jest. Współcześnie w tym neopoglądowym świecie uważa się, że Pana Boga nie ma, chociaż każdego dnia korzystamy z wszystkich narzędzi, z których świata, z których możemy, dzięki którym możemy funkcjonować. To jest słońce, to jest powietrze, to jest tlen, to jest szereg innych funkcji, z których naprawdę możemy sobie tutaj dzisiaj korzystać. Ja nie miałem wątpliwości, że tak jest. Byłem dzieckiem, kiedy obserwowałem wschody, zachody słońca i byłem pełen uznania dla tego, kto to wykreował. Chociaż wyrastałem w domu, gdzie przed laty i przez wiele lat nikt nie potrafił powiedzieć mi o Bogu. Moja babcia nosiła kwiaty do kościoła i w tej rodzinie nikt nie był w stanie mi powiedzieć, kim jest Bóg Ojciec, że kocha mnie, że zaprojektował mnie, że jest zainteresowany moim życiem. Dopiero po wielu latach odnalazłem się w jaskini moich przegranych decyzji. Byłem głupawy, paskałem, prześmiewałem wiele rzeczy, więc kiedy jestem na spotkaniu i ktoś próbuje zaatakować mnie jakimś takim płytko zsynchronizowanym zachowaniem, nawet mnie to nie dotyka, ponieważ byłem w tym miejscu, robiłem podobnie. Wywodzę się z pokolenia, gdzie w Polsce pojawiał się rap, i ten rap uczył nas takiego tendencyjnego myślenia, prześmiewania, funkcjonowania płytko. Ale przyjeżdżam powiedzieć ci, że spełniłem wszystkie moje marzenia. Te, których nawet nie byłem w stanie dokładnie sprecyzować, zrealizowały się w moim życiu. Miałem 12 lat, kiedy w domu dziecka w Łodzi stawałem na tapczanie, brałem kija od szczotki i udawałem piosenkarza. Brałem sobie kija od szczotki, wchodziłem na tapczan i wyobrażałem sobie, że śpiewam. Kiedyś weszła moja ciocia z domu dziecka i ja nie zauważyłem jej, gibałem się na tym tapczanie, śpiewałem sobie. Ona mówi: Makowski, co ty robisz? Ja mówię: śpiewam, ciocia, kiedyś mi się uda. Kiedyś wyjadę z tego trudnego domu, kiedyś pokonam wszystkie moje przeciwności i będę robił to, o czym marzę. I ona powiedziała: Makowski, ty skończysz jak matka i ojciec. Ona rozbiła moje serce na części pierwsze, potukła mnie na wiele lat. Jednym zdaniem rozłożyła moją częstotliwość funkcjonowania inaczej. Uznałem, skoro tak uważasz, po 5 latach studiów, to ja pójdę tą drogą zagłady razem z moimi kolegami. Będę ćpał, będę się tatuował, będę robił wiele głupich rzeczy. Blisko 1,5 roku temu zostałem zaproszony do udziału w filmie Powołany. I w tym roku w kinach pojawił się film. On się niedługo pojawi na platformach Netflix albo Amazon Prime. I tam jedna z tych historii w tym filmie to jest moja historia. Jako dziecko chciałem być aktorem. Nigdy nie chciałem być aktorem swojej własnej historii, ale przed wielu laty wziąłem do ręki mikrofon i bardzo chciałem robić rap. Czy jest tu ktoś, kto lubi rap? Ja nie lubię, ale robię go. Lubię freestyle, o czym powtarzałem już wielokrotnie. Tym, który inspirował mnie do freestylowania, był Mirek Kolczyk, Kola, i on pokazał mi, jak ćwiczyć. Ja bardzo chciałem coś zrobić z moim życiem, a jako dziecko po domu dziecka miałem zakodowane, że się nie nadaje. Miałem ogromne braki w edukacji, więc kiedy pierwszy raz spotkałem Mirka, spróbowałem coś tam pofreestylować, nie wychodziło mi. I pamiętam, jak na jednej z imprez szkolnej była bitwa freestyle'owa, wyszedłem na front i strasznie mi tam pociśnięto. Później pojechałem na kolejną bitwę freestyle'ową, bardzo chciałem robić freestyle, podobało mi się freestyle. Poszedłem do klubu nocnego i w tym klubie nocnym kilku gości wyszło i zaczęło mi ubliżać. Powiedziałem: Boże, nawet do tego się nie nadaję. Ale spotkałem Mirka drugi raz i powiedział: jedną rzecz ci powiem. Jeśli zaczynasz zmianę swojego życia, to nie rezygnuj na starcie. Nie rezygnuj dlatego, że coś ci nie wyszło. Weź te lekcje, o których ci powiedziałem, i zacznij ćwiczyć. Więc chodziłem godzinami, trenowałem.
Trenowałem godzinami rap. Pierwszą lekcją, którą zacząłem sobie robić, było to, że przez 60 sekund non-stop mówiłem. Cały czas to, co widziałem. Drewniana ściana, w ścianie widzę plastikowe okno. Za oknem w ciepłym deszczu dzisiaj gałęzie drzewa mokną. Nie wiem, co chciałbym powiedzieć teraz, ale powiem, że widzę szyszki. Brakuje mi jedzenia, więc będę szukał łyżki. A jak już znajdę łyżkę, to poszukam widelca. Nie po to, żeby celebrować go jako złotego cielca. Później po obiedzie pójdę trochę pobiegać, bo nie chcę nadwagę swojego cielska sprzedać. Więc będę trenował od rana do wieczora, bo wiem, że bierność jest naprawdę chora. Godzinami powtarzałem ci ten trening, cały czas. Drugim było czytanie książek. Aż w końcu przyszedł egzamin kolejny. Pojechałem na bitwę freestyle'ową, ale ja nie chciałem ubliżać. Ja nie chciałem poniżać jednego drugiego. A kiedy wchodziłem na kolejne bitwy freestyle'ową, oni wszyscy sobie ubliżali. A ja miałem w sercu Jezusa. Ja kochałem Boga, ale ja nie umiałem powiedzieć czegoś na freestyle'u tak, żeby kogoś zainspirować. Więc kiedy stanąłem naprzeciwko chłopaka, on zaczął mi ubliżać. Ja mówię, Boże, za chwilę stąd wyjdę, albo mnie zainspirujesz i powiem temu chłopakowi to, co ty chciałbyś mu powiedzieć. I kiedy on już mi naubliżał, wyzywał mnie, siedziało na tej sali 300 osób. Czułem, że stoję po przeciwnej stronie barykady i do tego jesteście powołani. Jesteście powołani, aby swoją wyjątkowością pokazać światu, że nie wstydzicie się swojego kodu DNA. A dzisiaj wielu z was nawet nie ma pojęcia o jego istnieniu. Łatwiej jest siedzieć w grupie, prześmiewać i nawet siebie nie poszukać, niż znaleźć w sobie kod DNA, swoją tożsamość i stać się wyjątkową, stać się wyjątkowym. Kiedy przyszedł mój czas, DJ włączył sample, podkład, wziąłem mikrofon i zacząłem rapować. Nie pamiętam dokładnie, co powiedziałem, ale pamiętam, że popłynęły mniej więcej takie słowa. Stoimy na scenie. Tutaj jest ludzi mnóstwo. Chciałbym ci powiedzieć, że Bóg to moje bóstwo. Jest jak to lustro, w którym się przyglądam, a dzisiaj dzięki niemu w twoje oczy spoglądam. Widzę tam zgorzkniałość, agresję, dużo złości. Widzę tam brak oceanów miłości. Nie wiem, co się stało, ale mama ma raka, dlatego wolisz w tej szkole robić za zdechlaka. I on się popłakał, wybiegł ze szkoły. Rzucił mikrofonem. Wszyscy zaczęli gwizdać. A ja tam stałem, czułem, jak Bóg do mnie mówi, za tym chłopakiem. Czułem, że jestem powołany, aby wyjść w tym danym momencie. Poszedłem za nim. Oni gwizdali jeszcze głośniej. Więc wyszedłem stamtąd, wiedząc, że w ogóle nie interesuje mnie gwizd. Jestem uodporniony na poniżanie, na hejt. Bóg dał mi zbroję, którą przybrałem. Wyszedłem za tym chłopakiem. Stanąłem naprzeciwko niego, mówię, co się stało? Bo on mówi, trafiłeś w serce. Moja mama ma raka. Dlatego przybrałem tą maskę w tej szkole przed tymi kolegami, bo moi koledzy nie pytają o to, co się dzieje w moim domu. Ilu z was ma takich kolegów? Ilu z was żyje na korytarzach szkolnych, gdzie łatwiej jest udawać? Ja w masce żyłem blisko 20 lat. Zakładałem ją na twarz, 3 metry przed szkołą, miałem taką maskę, szczęśliwy Dobromir. Zawsze wkładałem ją na siebie tylko po to, żeby żaden z kolegów nie rozgryzł mnie. Nie wolno było mówić o słabości. Mówiliśmy o płytkich sprawach, o seksie, o wykorzystywaniu, o innych rzeczach, o balangach, o paleniu, o poniżaniu. O, zobacz, jak tamten się ubrał, zobacz, jak tamta wygląda i tak dalej. Aby tylko odwrócić uwagę od siebie, byłem w stanie poniżyć każdego człowieka, dopóki nie spotkałem Jezusa. Więc rozmawialiśmy, mówię, wiesz co? Chciałbym pomodlić się o ciebie i o twoją mamę. On mówi, to rzadkość. Nie wiem, co mam zrobić. Kod DNA masz po to, żeby zaskoczyć świat. Więc zacząłem modlić się i mówię, Panie, proszę Cię o tego chłopaka, o jego matkę. Modlę się o tą sytuację. Wróciłem na salę. Tłum skandował. Ci młodzi ludzie chcieli tego populizmu. Dawaj coś jeszcze. Ja mówię, pewnie porapuję dla was. Zacząłem freestyle'ować, pokazywać, czym jest talent. Jak robić freestyle bez poniżania. Dzisiaj spotykam niektórych freestyle'owców w Polsce, nie mają nic do powiedzenia, kiedy podaję im prosty wątek. Jedziemy bez przeklinania. Jest ryba. Zaczynam pokazywać, że można porobić fajny rap. Porapujemy później, pokażę wam. Ale chciałbym powiedzieć dzisiaj kilka spraw o powołaniu i o zadać kilka pytań na początek. Więc zadam pierwsze pytanie, jak będziesz chciał odpowiedzieć, podnieś rękę. Ja podejdę, a ty mi powiesz, spróbujesz odpowiedzieć na moje pytanie. Czy wiesz, kim jest złodziej? Czy ktoś z was potrafi zdefiniować, kto to jest złodziej?
Siemasz, jak masz na imię? Janek. Janek, sprzedawca firanek, cześć. Janek, schowaj fonik do kiermanki. Janek, ile masz lat? 15 listopada. 15 to nie 18 w zrozumieniu polskiego prawa. Janek jest kim? Nie lubicie tego słowa. Nie, dzieckiem, Janek jest dzieckiem. Ale wy już byście nadali sobie statut tak zwanego dorosłego nastolatka. Nowa mowa, nowe schematy psychoedukacyjne, które wkomponowują was w fałszywe poczucie dorosłości. Janek, ale do 18 roku życia jesteś kim? Dzieckiem. Dzieckiem jesteś, Janek, dokładnie tak. Mam do ciebie pytanie, kto to jest złodziej? Osoba, która bierze nie swoją rzecz, po prostu przywłaszcza. Czy Janek ma rację? Tak czy nie? Zaklaskajmy dwa razy szybko dla Janka. To jest tak zwany sportowy klask. Janek, ciupa ciupsa mam dla ciebie. Schowaj go do kiermanki. Dziękuję. Złodziej to osoba, która przywłaszcza sobie coś bez naszej wiedzy. Czy komuś z was zdarzyło się paść ofiarą złodzieja? Jak masz na imię? Oliwia. Oliwia, piękne imię. Petar, ale to powiedziałaś dumnie. Oliwia. Oliwia, ile lat? 15 w grudniu. 15, ale się zarumieniłaś. Emocje. Świat pięknych emocji. Twoja wrażliwość pozwoli ci na przestrzeni kolejnych lat trzymać bardzo mądre szlabany. Proszę cię, nie sprzedawaj wrażliwości za dziadostwo tego świata. Bądź wrażliwa, bądź piękna. 15 to nie ile? 18. W zrozumieniu polskiego prawa jesteś kim? Dzieckiem. Co się stało? Kto cię okradł? Jak to było? Czy możesz chociaż przytoczyć jedną emocję, co wtedy czułaś? Znaczy, nie wiem dokładnie, kto to zrobił, tylko wiem, że na przerwie odkładałam plecak i gdzieś poszłam, wróciłam i nie miałam piórnika, gdzie było kilka takich ważnych dla mnie rzeczy. I no, kurczę, no smutno mi było. Co to jest smutek? Przeciwieństwo radości. Tak. Czym jeszcze jest smutek? Oliwia, czy wiesz, że smutek został tak spłycony, że wielu z was nie ma odwagi o nim mówić? Wolicie się okaleczać. Wolicie sprzedawać swoją tożsamość właśnie za smutek. Nie umiemy nauczyć was tego, czym on jest. A jest jedną z nieodzownych emocji, która towarzyszy wam od najmłodszych lat. I nie macie na nią wpływu. To jest pewien system komunikacji. Czy wiesz, że smutek komunikuje mi w oczach mojej córki? Ma 12 lat, moja księżniczka, koniara. A teraz ma burzę hormonalną. Więc jednego dnia chodzi z takimi spuszczonymi włosami. Drugiego dnia czesze bobra i tak chodzi po domu. To jest burza hormonalna. O tym też was nie uczymy, a dziewczyny wy macie ją jako pierwsze. Tu siedzi burza hormonalna. W tej wandamce na czole. Guma. Żujesz gumę. Ale cukier, no właśnie, cukierek. Ale widzę twoją ekspresję emocjonalną. To jest przyrost tej burzy hormonalnej, tej przemiany układu nerwowego w twoim życiu. Niesamowite. Ale za mało uczymy was o smutku. Moja córka ostatnio wróciła ze szkoły i była bardzo smutna. Podeszła do niej osoba, coś jej powiedziała bardzo nieładnego. I ja mówię, w jej oczach zobaczyłem smutek. Ja mówię, widzę, że jesteś smutna. Ona mówi, nie. Wiesz, co chciała zrobić? Okłamać o smutku. Chciała od niego uciec, bo nie wolno wam się smucić dzisiaj. Świat uczy was tego, że macie być pogodni, macie być szczęśliwi, a to jest nieprawda. Masz prawo być smutna, Oliwka. Masz prawo powiedzieć koleżankom, kolegom, jest mi źle. I naszą funkcją jako powołanych jest uratować ciebie, dać ci komunikat, widzimy, chętnie pomożemy. Ale nie potrafimy, bo nie uczy się nas tego dzisiaj. Ja mówię, Dusia, co się stało? Ona ma takie fajne oczy, pogodne. Ja mówię, smutna jesteś. Ona mówi, nie, tata. Ja mówię, nie odejdziemy razem dalej, dopóki nie opowiesz o tym smutku. Ona mówi, w szkole jest dziewczynka, która często przychodzi i mówi do mnie bardzo wulgarnie, że jestem rurą i dziwką. 12 lat. Doprowadziliśmy do świata, w którym dziecko 12 lat potrafi do dziecka 12 lat powiedzieć takie słowa. I za to was przepraszam. Przepraszam was, że wielu z was nie ma odwagi mówić o smutku. Żyjecie w ukrytym. Lepiej go ukryć, zatuszować, założyć maskę. Ja 20 lat żyłem w masce szczęśliwego chłopca. Oliwka, mam dla ciebie ciupa ciupsa. Za ten piórnik i za dzisiejszą wypowiedź. Weź dwa. Okej? Okay? Schowaj do kiermanki, żebyś nie kusiła koleżanki. Idziemy dalej. A gdybym zapytał, kto to jest złodziej marzeń? Jak masz na imię? Amelka. Amelka, ile masz lat? 17. O, wiem, co chciałaś podkreślić. Że już prawie 18.
ale to ciągle 17, kochani. W zrozumieniu polskiego prawa Amelka jest kim? Dzieckiem. Koniec, kropka. Amelko, kto to jest złodziej marzeń? Daj przykład, Amelko, poproszę cię o przykład. Na przykład, jak byłam dzieckiem, to marzyłam, żeby jeździć na rowerze. Wiem, jak to jest. Wielu z was niesie taki pakiet. Spotykacie złodziei marzeń, dlatego zaczynacie grać, tworzyć funkcje myśleniowe, takie sztucznie poznawcze. Zaczynacie wkomponowywać się jak papugi w świat, w którym wcale nie chcecie funkcjonować w ten sposób. Ja tak żyłem. Wiesz, dlaczego zaczynałem być ordynarny i wulgarny? Bo bałem się kolegów, którzy po raz kolejny krzyczą: twoja mama piła. Obok mojej szkoły był sklep monopolowy i moja mama stała tam bardzo często, więc kiedy przychodziliśmy do szkoły, każdego dnia moi koledzy kogo widzieli? Moją mamę. A ona piła. I kiedyś jeden z nich na korytarzu krzyknął tak dla beki: twoja mama pije. I wszyscy się śmiali, nawet nie wiedzieli, dlaczego się śmiali. Ale ich szyderstwo zabiło mnie na lata. Żaden pedagog nie był w stanie odpowiedzieć, co się dzieje z Makowskim. A ja stawałem się coraz bardziej ordynarny. Chciałem zagłuszyć ból. Chciałem zagłuszyć smutek. Było mi smutno. Oni się śmiali, a mi było smutno. Więc bardzo często wracałem ze szkoły i zdejmowałem moją maskę. I wtedy szedłem posępny do mojego domu. Ale pod szkołą uczyłem się coraz częściej zakładać. Szczęśliwy Dobromir. 3 metry pod szkołą zakładałem maskę. I znowu grałem kolejną rolę. Kolejny cwania, kolejny wulgarny chłopiec. Kolejne epatowanie jakimiś dziwnymi znakami, żeby tylko ktoś mnie zauważył. Przegrywałem. Chciałem śpiewać. Ale powiedziano mi, że się nie nadaje do muzyki, bo mam zgubiłem słuch. Było takie powiedzenie kiedyś, że słoń ci na ucho nadepnął. I zostawiłem moje marzenia, sprzedałem je. Bo fałszywe autorytety, ludzie, którzy sami mieli problem ze sobą, zaburzyli mój schemat rozwojowy. Nie wiem, kim jesteś, ale chcę ci powiedzieć, że każdy z was w toku administracyjnym jest powołany. Co znaczy tok administracyjny? Już ci mówię, w wieku 19 lat, kiedy skończyłem moją szkołę, w 20, zdałem maturę na 5, postanowiłem, że pójdę na AWF. Chciałem zrobić studia sportowe. Chciałem biegać. Chciałem pływać, ale nie umiałem pływać. Więc włączyłem sobie 5-minutowe filmiki na YouTube, jak pływać kraulem. To jest wasz problem. Wielu z was żyje fantazją z YouTube'a. Wydaje wam się, że jak obejrzeliście parę filmików, to będziecie ekspertami. Ale życie to jest ciężka praca i żeby po pewne rzeczy pójść, trzeba naprawdę włożyć w to staranie. Ja stanąłem sobie naprzeciwko YouTube'a, włączałem filmik i trenowałem pływanie kraulem. Łokieć wysoko, ręka daleko, nogi pracują. Mówię, dobra. Po kilkunastu minutach stwierdziłem, że jestem instruktorem pływania. Pojechałem na lokalny basen w Pabianicach, skoczyłem do wody, zacząłem pływać, podszedł do mnie ratownik na włókniarzu w Pabianicach. Mówi: panie Makowski, czy coś się stało? Ja mówię: czemu pan pyta? On mówi: bo ludzie się boją koło pana pływać. Wyobrażenia, a rzeczywistość. Wyobrażenia, a rzeczywistość. Chciałem być pływakiem, ale nie umiałem pływać. YouTube nie zmieni twojej rzeczywistości. Snapchat, Facebook, Instagram, one cię odizolowują od marzeń. Zamykają cię w fikcyjnej platformie. Twoja głowa chce, ale jeżeli chcesz coś zmienić, musisz pójść po ciężką pracę. Stanął nade mną ratownik, mówi: znam twojego brata. Chcesz, to ci pomogę, ale to będzie wymagało twojej pracy. 3 razy w tygodniu po 2 godziny chodziłem na basen i trenowałem. Wiesz, jaka była pierwsza lekcja? Napiłem się bardzo dużo wody. W połowie basenu zatrzymałem się i usiadłem. Podszedł do mnie ratownik, mówi: chcesz pływać? To tutaj zaczynasz, a tam kończysz, kolego. Nie ma przerywania w połowie. Płakałem w tym basenie, bo wszystkie moje nawyki mentalne, które kreowałem w fikcyjnym świecie, zaczynały pękać. Zmiana to rozbijanie pęcherzy fałszywych wyobrażeń, w których wielu z was wyrasta latami. Ja miałem ciężko, bo nie miałem telefonu komórkowego. Wy dostaliście świat fantazji, Matrixa, w którym zamykacie się na własne życzenie. Ja nie pytam, czy macie marzenia. Pytam, ilu z was sprzedaje je tylko po to, żeby przez chwilę być założony za lajka w nierealnym świecie. Na AWF pojechałem przygotowany po 3 miesiącach i schurzyłem. Pojedynek jest tym, co ukształtuje wasz charakter, chłopaki. I nie tylko pojedynek anatomicznie, fizyczny z zadawaniem ciosów, ale pojedynek o swoje marzenia, przełamywanie barier, trudności. Mój tata, moja mama już nie żyła, tata był sparaliżowany.
na egzamin w Poznaniu wszyscy kandydaci przyjeżdżali z kim? Z rodzinami. Ja pojechałem sam. Zobaczyłem tych wysportowanych chłopaków, wielkich, ogromnych. Ja byłem przecinek, stchórzyłem. Pod prysznicem popłakałem się, pomyślałem, lepszym byłem złodziejem niż pływakiem. Gdzie ja tu się pchałem na te studia? Całe życie mówili mi, że jestem głupek, nawet zawodówki nie skończę, ja się nie nadaję. I wychodził taki chłopak z szatni, klepnął mnie, mówili, dawaj, idziemy. Egzaminy, Dobromir. Weszliśmy na płytę basenu i myślałem, że stracę przytomność. Bałem się. O, jak bardzo się bałem. Bałem się, że komentarze od dziecka będą miały fakt w rzeczywistości. Jestem beznadziejny. Wszedłem na słupek. Obok mnie stanął ogromny, wysportowany chłopak, łysy. Do przypłynięcia były dwie długości na czas. Ja pomyślałem, że jak on skoczy do wody, zrobi falę. Sztuczne fantazjowanie. Zachłysnę się i utonę. I znowu będzie śmiech jak z pijanej matki. Wszędzie słyszałem głos tłumów, które śmiały się z mojej matki, z mojego życia. Ja mówię, co ja tu robię w ogóle? Za mną stanęła instruktorka, mówi, Makowski gotowy? Mówi, chyba tak. Stanąłem do wyjścia, usłyszałem chlapnięcie. Skoczyłem, popłynąłem mocnym kraulem, odbiłem się, nawrót koziołkowy wróciłem, a ta instruktorka mówi, niezły czas, poprawimy technikę i jakoś pójdzie. Pierwszy egzamin zdany z rzeczywistości, ale potem trzeba jeszcze utrzymać ten egzamin. Dziś mam 40 lat i ciągle jestem nauczycielem, bo wybrałem drogę. Chcę wam pokazywać, że można mieć cztery dychy i być wysportowanym. W październiku biegnę mój półmaraton, będę miał godzinę 30 w zawodach. Pobiegnę po tą godzinę, bo lepiej umrzeć na bieżni niż siedzieć przed telewizorem i ciągle marzyć. AWF zrobiłem z wynikiem bardzo dobrym. Zostałem trenerem biegów długodystansowych, instruktorem piłki siatkowej, instruktorem pływania. Dzisiaj możesz mnie wyrzucić na każdym jeziorze i dopłynę sobie. Kocham żyć, ale miałem marzenia. Nie wiedziałem, czy jestem powołany, czy nie. I na AWF-ie prowokowałem trudne dyskusje. Ludzi, którzy mieli wątpliwość, czy Bóg jest. I poszedłem na jeden z wykładów anatomii człowieka. Siedziała tam pani profesor, docent, doktor, habilitowana. Wszystkie możliwe tytuły. Piękna była. Aula, 300 studentów i ja. Prowokator. Ten, który potrafi zadawać trudne pytania, głupie, które rozśmieszą całą publikę. Zobaczyłem tą delikatnie subtelną kobietę. Mówię, ale zadam jej pytanie. Skonfrontuję ją z rzeczywistością. Mówię, przepraszam, mam pytanie, pani profesor. Ona mówi, Makowski, proszę. Ja mówię, pani jest naukowcem? Ona mówi, tak. Ja mówię, pani wierzy w Boga, którego nie widać? Na ręku miałem zegarek. W wieku 19 lat, kiedy się nawróciłem, zacząłem szanować mój czas na ziemi. Wiem, czym jest mój czas. Nie będę żył wiecznie. Może w drodze powrotnej dzisiaj, może jutro, a może za kilkanaście lat Pan Bóg mnie odwoła. Mam chwilę na ziemi. Chcę ją wykorzystać. I ta profesor mądra, spokojnym tonem na auli do mikrofonu zadała mi pytanie. A ty, Makowski, nosisz zegarek? Ja mówię, tak. Ona mówi, a widziałeś kiedyś fabrykę zegarków? Ja mówię, nie widziałem. Ona mówi, to dlaczego w nią wierzysz? Ja mówię, pani profesor, no mówię, odpowiedź jest bardzo prosta. Mówię, stoper w zegarku jest tak skonstruowany, że musiał mieć swojego inżyniera. Ja byłem zafascynowany G-Shockiem. Ona mówi, Makowski, jeżeli tak bardzo inspiruje cię stoper w zegarku, to chcę ci powiedzieć, że oko w twojej głowie jest mechanizmem miliard razy bardziej skomplikowanym niż stoper w zegarku. Jeśli na logikę wierzysz, że ten zegarek ma konstruktora, to zapewniam cię, że jest ktoś, kto włożył w ciebie oko, kod DNA, linie papilarne. Nie miałem więcej pytań. Kilka tygodni, może miesięcy później przeczytałem fragment w Piśmie Świętym, abyśmy w każdej chwili byli gotowi zdać sprawę z naszej wiary. Ta pani zdała egzamin. Publicznie obroniła swoją wiarę, bez żadnego lęku. Nie boję się głupiego świata, który dzisiaj próbuje was kupić. Boję się tego, że wy sami jesteście zdecydowani sprzedać swoje marzenia, bo macie fałszywe autorytety dzisiaj. Zanim skończyłem AWF, przyszło wezwanie na studia. Po egzaminach, które zdałem, czekałem kilka tygodni na odpowiedź, czy dostałem się, czy nie. Odpowiedź nie przyszła od razu. Bardzo się bałem. Któregoś dnia dostałem telefon od mojego taty, odebrałem, a mój tata mówi, Dobromir, jakaś poczta do ciebie przyszła. Kiedy tata mówił, że przyszła poczta, to najczęściej wiedziałem, że albo przyszło wezwanie z prokuratury, albo z policji, albo wezwanie na sprawę sądową. Bałem się, kiedy tata mówił, że przyszła poczta.
On mówi, to jest Dobromir, pierwsza koperta, która nie przyszła z administracji sądowo-prawnej. AWF Poznań. Ja mówię, czy jest w domu ktoś, kto mógłby ją otworzyć? W głowie było napisane, nie dostałeś się. On mówi, jest Elka, taka nasza sąsiadka, Ela. Ela otworzyła kopertę, a tata mówi, Ela, czytaj na głos, Dobromir słyszy. A tam było napisane, Dobromir Makowski jest wpisany w poczet studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Ja zdjąłem bluzę HWDP. Kupiłem sobie AWF Poznań. Kiedy poszedłem na osiedla, ona była za duża, bo ja byłem chudy. Moi kumple złodzieje mówili, co, kupiłeś se na Allegro? Ja mówię, nie. Wypływałem, wytrenowałem. Nie jestem złodziejem, nie jestem synem prostytutki, jestem studentem AWF-u. Odbudowywałem moją tożsamość. Chcesz coś zmienić, to pracuj. Podłącz się do transmisji danych. To jest jeden z pakietów, ten obóz to jest taki drobny folder tego, kim możesz być. Nie obchodzi mnie, z jakiego domu pochodzisz, kim jesteś. W ogóle mnie to nie interesuje. Wiem, że masz jedno życie, macie 17, 15, 16 lat, 12, może 13, po to, aby świadomie podejmować decyzje. Kolejnym wezwaniem dla mnie było co? WKU. Dostałem kopertę z WKU do wojska. Bardzo chciałem tam pójść. Wielokrotnie chciałem uciec do wojska, schować się w WKU. I na każdym z dokumentów, które przyszły z policji, z sądu, z prokuratury, z AWF-u, z WKU, była tak zwana sygnatura akt. Dzięki temu cały proces administracyjny danego urzędu potrafił mnie zweryfikować. To było moje powołanie. Byłem wezwany do sądu, byłem powołany do akademii, byłem powołany do armii. Często, kiedy ludzie pytają mnie, młodzi Dobromir, ja nie wiem, do czego jestem powołany, do czego jestem powołana. Ja mówię, to niemożliwe. Mówiąc, nie wiem, do czego jestem powołany, zawsze powtarzasz jedną rzecz. Nie wiem, czym jest mój kod DNA i czym jest moja tożsamość. Ponieważ kod DNA, o który dzisiaj was pytałem, to jest sygnatura akt, którą Bóg wpisał w ciebie, aby móc cię bardzo szybko rozpoznać. I nikt więcej już nie ma takiej sygnatury akt jak ty. Powołanie to zaproszenie ciebie do życia na ziemi. A na tej ziemi realizujemy zadania, które w danym obrębie, tam gdzie jesteś, są potrzebne do tego, żeby je zrealizować. Koniec, kropka. To powtarzam ludziom, waszym opiekunom często, to mówię w kościołach, powtarzam, to jest absurdalne, że my w XXI wieku, kiedy mamy porozbijane domy, kiedy mamy samotnych nastolatków, młodych ludzi, kiedy mamy rozbite domy, nie wiemy, co mamy robić. Ja mówię, to jest niemożliwe. Ja mówię, bo ja z chwilą, kiedy się nawróciłem, wiedziałem jedną rzecz. Ja muszę pomagać ludziom. To była moja pierwsza myśl. Ja muszę ratować ludzi. Film Powołany, do którego zostałem zaproszony, jest wynikiem tego, że 20 lat temu, kiedy powiedziałem Bogu, weź mnie, powiedziałem Mu, poprowadź mnie. Chcę ratować ludzi. Co mam robić? Bóg powiedział, skończ studia. Ja mówię, jakie? A Bóg mówi, sportowe. Okej, mówię, idę na sportowe. Lubiłem sport. Bóg mówi do ciebie przez to, co lubisz robić. Jeśli to jest sport, to rób studia sportowe. Jeśli to jest praca społeczna, to wykonuj pracę społeczną. Ja zrobiłem studia pedagogiczne, obecnie kończę psychologię po to, żeby pomagać młodym ludziom, żeby was słuchać, żeby z wami pracować. Pokażę wam teraz rozmiar pracy, którą stworzyliśmy. W pierwszej szkole, w której pracowałem, poznałem Zośkę. Zośka miała 7 lat. Tak powstał projekt Rap Pedagogia. Kiedy ty powiesz Bogu A, Bóg zawsze powie B. Jak ty powiesz C, to powstanie harmonia kształtowania twojej służby i twoich możliwości. Nic nie przyjdzie od razu. Ja powiedziałem, idę na studia. Zacząłem rapować, chciałem spełniać moje pasje. Chodziłem, ćwiczyłem godzinami, aż któregoś dnia, kiedy rapowałem na ulicy, zobaczyła mnie dyrektor warszawskiej szkoły i powiedziała mi, fajnie rapujesz, może porapujesz dla dzieci w mojej szkole. W najmniej oczekiwanych momentach Bóg zbuduje twoją historię, ale idź po nią. Zacząłem rapować, zacząłem pracować w szkole, a w tej szkole była Zosia, 7 lat. Zosia, 7 lat, mówi do mnie Dobromir, panie Dobromirze, pan to jest taki rap pedagog, pan nam rapuje, a jednocześnie pan nam mówi o fajnych rzeczach. Tak powstał projekt Rap Pedagogia. Dzieci w wieku 7 lat założyły projekt, jeździłem z nimi po szkołach, rapowaliśmy, one rapowały. Zrobiliśmy z tego płytę, moją pierwszą płytę,
dzięki której kupiliśmy obozy i kolonie dla dzieciaków z najbiedniejszych domów na warszawskiej Pradze. Ja mieszkam na Warszawie. To moja rodzina. Widać moje babeczki? Tutaj widać tą babeczkę? Kocham Lusię, każdą z dziewczynek, Tosię, Miłę, Dobrusię. Lusia jest inna. Kilka lat temu w nocy obudziła mnie wielkim krzykiem: tata, tata! Przerażony wybiegłem z pokoju, myślałem, że coś się stało. Dobiegłem do łazienki, ona stała na narciarze i mówi: wytrzyj pupę, kupę zrobiłam. Nigdy nie byłem na takiej imprezie jak z moimi córkami. Nigdy. Wiem, dziewczyny, że wiele z was ma potężny brak ojca. Stąd zaczyna się ideologia atrybutu. Wasza podświadomość zaczyna szukać tożsamości i komunikacji, którą tata przynosi jako pierwszy mężczyzna do twojego życia. Tosia ma u mnie 5-latek, ona codziennie rano robi sobie paznokcie z plasteliny. Zakłada sukienki mojej żony po szyję takie. Przychodzi takim kaczym krokiem. Mówi: ładnie. Komunikację. Ostatnim razem mówię: Tosiu, nie mam czasu, a Bóg mówi: usłysz jej głos, zanim jacyś obcy chłopcy usłyszą ją na osiedlu. Zanim zacznie poszukiwać w komentarzach kolegów ze szkoły, ona musi słyszeć twój głos, bo kiedy zabłądzi w dorosłości, przypomni sobie twój zwrot myśleniowy. Mówię: pięknie wyglądasz. Mówię: księżniczko, poczekaj chwilę. Tata odkłada wszystko, to jest nasz taniec. Włączamy sobie Arkę Noego i tańczymy sobie. Ona mi wchodzi na nogi i tańczymy sobie razem. Ja mówię: to jest nasz taniec. Mówię: przepięknie. Mówię: cudownie wyglądasz. Zaraz wam je pokażę. Są niesamowite aparatki. Jeżeli w waszym małym wieku brakuje głosu taty, zaczynacie poszukiwać w komentarzach kolegów, zaczynacie ubierać się tak, żeby głos chłopca wyszedł do ciebie i coś dał, jakiś komunikat, zwrócił na ciebie uwagę. Znaczna część dziewczynek, które spotykam, które piszą do mnie, nie ma swojej tożsamości, mają zaniżoną samoocenę przez fałszywe autorytety, przez to, że myślą, że jak ubiorą obcisłe ciuchy, będą ubierały się wulgarnie, to będą akceptowane. Nie będziesz akceptowana. Nie kłamałem. W domu bardzo często w studio jest coś takiego jak ciastolina, nie? Moje córki, słuchajcie, jak zaczynają to robić, to się przecieram, bo mam całą podłogę w ciastolinie. Ale uczymy je sprzątać oczywiście. Pokażę wam moją drugą księżniczkę. To jest Miła. Tutaj malowała sobie paznokieć. Przychodzi do mnie, mówi: tatusiu, ładnie. Ja mówię: super. Mówię: tylko trochę za linię wyszłaś. Świat pełen jest samotnych dziewczyn, które nie miały taty. Wiele z was, nawet mając go obok siebie, nie ma z nim żadnej relacji, bo ci ojcowie to bardzo często mali chłopcy, którzy nie potrafią z wami rozmawiać. Nikt ich nie nauczył, jak być przy was, jak was kochać. To jest niesamowite, jak ważny jest wasz świat emocjonalny. Dlatego wiele z was pcha się do sportów, w których odnajdujecie tożsamość chłopca. Chcecie zrozumieć, dlaczego tak było, poszukujecie tej odpowiedzi, wchodzicie do klatek, bijecie się, zakładacie stroje mężczyzn, żeby tylko odpowiedzieć sobie: gdzie jest mój tata? To ja, kiedy byłem dzieckiem, wszyscy mówią, że wyglądam jak Tosia, ale mam spodnie. To ja w 4 klasie C. A gdzie? Tutaj. Za to zdjęcie zapłaciłem straszną cenę. Czy widać chłopca po prawej stronie? Nigdy mi nie ubliżył. Jesteś powołany, aby być jednym wśród 30. Chłopaki, dostaliście potencjał, aby przynosić nadzieję do szkoły. Kiedy środowisko zmanierowanych chłopców w waszych miastach będzie kpiło, drwiło, poniżało, nie musisz do tego dołączać. U mnie w klasie jeden chłopak, który nigdy mi nie ubliżył. Przynosił mi torby z ciuchami, a kiedy widział, że jestem głodny, dawał mi kanapki. Jeden. Większość przyjęła funkcję całej grupy. Drwiła ze mnie i szydziła. Jeden chłopak, który kiedyś powiedział mi: Dobromir, moja mama i tata są lekarzami. Nauczyli mnie tego, że mam to, co mam, po to, żeby dzielić się z drugim człowiekiem. Nigdy mi nie ubliżył. Wrażliwość, empatia. Dostaliście coś po to, żeby się podzielić. To ja, kiedy brałem narkotyki, to jest organizacja, którą założyłem w Pabienicach. Kilkanaście lat temu poznałem cudowną dziewczynę,
To właśnie moja żona Bogusia, zaraz wam jeszcze raz pokażę. Ale nie wiedziałem, jak się pobrać, bo byłem zaburzonym chłopcem. Byłem zaburzony i uważałem, że wybrać fajną dziewczynę to patrzeć na czarne albo blond włosy. Więc szukałem brunetek, najpierw długi czas, potem blondynek. Potem takie wcięcie w talii, potem taki ubiór. Pudło za pudłem, aż któregoś razu powiedziałem, nie umiem wybrać kobiety, nie potrafię tego zrobić, jestem analfabetą emocjonalnym. Powiedziałem, pomóż mi poznać kobietę, która będzie według twojego serca, która będzie mnie kochała, która pomoże mi, która nie będzie sprawdzała mojego telefonu, która będzie moją przyjaciółką, moją partnerką, a ja będę przyjacielem dla niej. Taką, która byłaby tobie miła, która byłaby Bogu miła. Poszedłem do mojego kolegi na urodziny, zobaczyłem ją, moja żona ma loki, tak jej skakała jak owce fajnie. Podszedłem, mówię, cześć, mówię, a jak ty masz na imię? Ona mówi, jestem Bogu miła. Moja żona ma na imię Bogu miła, słuchajcie. Na pierwszej randce zrobiła kapitalny gest, który mnie bardzo odczucił. Ja byłem uzależniony od dotyku, od łamania granic. Więc chciałem ją objąć. Chciałem skrócić dystans w takim klubowym atmosferze. Wszyscy się obściskiwali, kisyski sobie dawali, więc mówię, zrobię to, co robi cały tłum, objąłem ją. Ona powiedziała do mnie, nie dotykaj mnie. Chciałbym dać wam najkrótszą lekcję dziewczyny wszystkim. Widzę tutaj mnóstwo pięknych dziewczyn, które na statut kobiety będą musiały zapracować. Dam wam krótką lekcję, jak zatrzymać chłopców uzależnionych od cielesności. Na moim portalu, który wam pokazałem dzisiaj, pisze do mnie wiele młodych dziewczyn. Dobromir, co mam zrobić, żeby on mnie kochał, a nie używał? Dam wam najkrótszą lekcję. Nie dajcie się dotknąć, dopóki nie przyniesie pierścionka i nie powie, że będzie cię kochał. Dopóki nie przeprowadzisz testu na uzależnienie. Moja żona przez rok naszej randek nie było nawet kisyska w policzek. Kiedy nasze towarzystwo się kisało, moja żona mówiła, nie dotykaj mnie. Jasna granica, postaw szlaban, bądź fajna baba. Nawet kiedy z bębki będzie cię błagał. Nawet kiedy powie, jesteś fajną kozicą, masz piękne lico. Stawię jasną granicę. Dzisiaj wielu chłopców, waszych kolegów, będzie budowało tak zwaną tekstologię po to, żeby odwzorowywać to, co pokazują bohaterowie z muzyki, z klipów i tak dalej. Świat zaniżył standardy moralności do tego stopnia, że taplamy się w błocie. Odkryty jest atrybut do tego stopnia, że dzisiaj Instagram pełen jest seksualizacji, erotyzacji młodego pokolenia. Nie daj się dotknąć. Czy wiecie, dziewczyny, że Pismo Święte dało wam trening tej funkcji interpersonalnej w kontaktach z chłopcami, jak pozbawić tych toksycznych chłopców od tego argumentu? Jest jeden piękny werset, który daje wam nadzieję, daje wam narzędzia do tego, co zrobić, żeby być czystą i piękną. W przypowieściach Salomona napisane jest, nie rzucajcie pereł przed kogo? Przed świnie. Jeśli chłopiec uzależniony od pornografii ma mentalność świni, przychodzi sobie poużywać, on nie będzie nigdy szanował twojej emocjonalności. On wejdzie, zabierze to, co zobaczył w erotyzacji, w hollywoodzkim obrazie miłości i zostawi ciebie. I Bóg napisał krótki fragment dla was, dziewczyny. Nie rzucajcie pereł przed kogo? Przed mentalność świni. Zachowaj szlaban, bądź fajna baba. My po roku czasu, kiedy byliśmy ze sobą, pojechałem do mojej żony, powiedziałem, chciałbym z tobą płynąć tą łajbą, którą nazywa się małżeństwo i służba. Widziałem, że małżeństwo jest po to, żeby służyć. Pobraliśmy się. Mam pytanie do dziewczyn. Jak masz na imię? Marta? Mari? Mówisz po polsku? Słabo, ale a ktoś lepiej po polsku z dziewczyn? Jak masz na imię? Zosia. Piękne imię. Mari, masz ode mnie lizaka, tak czy siak, za chwilę go podaruję. Zosiu, ile masz lat? 18. A, z jaką dumą. Już mi nie poskoczycie. Mam 18. 18 lat masz. Mam do ciebie takie bardzo ważne pytanie odnośnie kobiecości. Czy kiedykolwiek czytałaś przypowieści Salomona? Tak. A czy czytałaś Pieśń nad pieśniami? Nie. Polecam ci, to jest naturalna telenowela. Dzisiaj zasypuje się was, młode dziewczyny, fałszywymi obrazami. Proszę cię i zachęcam cię, poczytaj o Pieśni nad pieśniami. Dla mnie to było coś niesamowitego.
Ja, kiedy odkryłem tą księgę, na nowo nauczyłem się, jak debatować z moją żoną, jak budować relacje, jak kształtować emocjonalność kobiety, ponieważ one są zupełnie inne, te wasze emocje, niż nasze. Ale mam do ciebie drugie pytanie. Czy wiesz, co najczęściej robię z moją żoną, kiedy wracam z wyjazdu? Nie. Rozmawiamy. Bo jesteście gaduły niesamowite. Macie zupełnie inny system hormonalny i bardzo często, kiedy wracam, od mojej żony jest na pewno 30 pytań. Jak było? Droga dobrze? A w porządku? A na który dojechałeś? A co było na miejscu? Opowiedz mi, jak oni się zachowywali? A ile ich było? A kto tam był? Ja mówię, kochani, ledwo patrzę na oczy. Ona mówi, ostatnie pytanie. Po tym ostatnim pada jeszcze kilkanaście, bo one podlegają pod to ostatnie zawsze. Zawsze rozmawiamy. Przychodzi moment, kiedy hormonalność, zapotrzebowanie na intymność opada, ale zawsze pozostaje pragnienie rozmowy. To jest nieodzownym elementem was, dziewczyny. Jesteście naturalnie tak stworzone, żeby rozmawiać. Czy wiesz, że moja żona najwięcej pytań zadaje moim dzieciom, kiedy wracają ze szkoły? Jesteście naturalnymi opiekunkami ogniska domowego. Robicie to w piękny sposób. Kiedy my biegniemy walczyć o pewne struktury, moja żona odkrywa uszkodzoną emocjonalność mojego syna. Kiedy wrócił z meczu po raz kolejny załamany, bo nie strzelił i jego koledzy strzelają, ona wykrywa, Lubomir, coś się stało. Dobromir, możesz zainterweniować i wtedy wchodzę ja. To jest cudowne w was. Jeszcze chwilę mam. Powołani, by zmieniać. Zawsze jesteś powołany, aby zmieniać swoje miasto. W mieście, w którym się urodziłaś, urodziłeś, jesteście powołani do tego, aby kształtować swój potencjał, swoje talenty i czynić miejsca, gdzie mieszkacie, pięknymi. To jest budynek, który dostaliśmy kilka lat temu w naszym mieście. I to był budynek, który był starą fabryką poligrafii, został pozostawiony. Nikt nie chciał go używać. Razem z młodymi ludźmi w waszym wieku, z dziewczynami, z chłopakami rozpoczęliśmy prace remontowe. Obecnie wygląda w ten sposób. Dziewczyny wynosiły gruz. Chłopcy skuwali ściany. Pamiętam Sandrę, która przyszła pięknie umalowana i po 40 wiaderku z gruzem płakała już tak mocno, że spływał jej cały make-up. Ona mówi, zrozumiałam, że do tego remontu nie muszę się malować, Dobromir. Dzisiaj mamy tam siłownię, mamy klub młodzieżowy, mamy tam salę społeczności. W każdy piątek, w każdą niedzielę karmimy tam od 150 do 200 osób, które nie mają zupy. Wiesz, kto wymyślił zupy w naszej fundacji? Wy. Macie w sobie tyle miłości, że kiedy widzicie biednych ludzi, naturalnie dostajecie narzędzia, zaczynacie gotować. Młodzież u nas powiedziała do mnie kiedyś, Dobromir, chcielibyśmy ugotować zupę. Ja mówię, no dobra, ale co z nią zrobimy? Ona mówi, rozdamy ją biednym. Ogłosiliśmy na Facebookach plakaty, że będzie zupa gotowana przez młodzież. Pierwsza zupa, którą ugotowaliśmy, nie nadawała się do jedzenia. Okazało się, że tam nikt nie umie gotować. Trochę wody, jakaś sól, pieprz, parę ziemniaków. Ktoś rzucił mięso, w ogóle nie w tej kolejności. To był jakiś taki wytwór zupopodobny. Ludzie przychodzili, jedli, uśmiechali się, ale widziałem, jak wychodzili. I na końcu podeszła kobieta, która mówi, coś wam chyba nie wyszło w przygotowaniu. Ja mówię, zasadniczo wszystko nie wyszło. Ale ona mówi, ja jestem kucharką, pomogę wam gotować. Tak zaangażowaliśmy kolejne pokolenia. Bóg tak łączy pokolenia. W tej chwili gotujemy piękne posiłki, bardzo dobre zupy, ale młodzież wymyśliła kolejną rzecz. Zaczęliśmy robić zbiórki żywności w sklepach spożywczych. Dzisiaj zbieramy z kilku największych dyskontów w naszym mieście żywność i po tą żywność przychodzą mamy z dziećmi, przychodzą starsi ludzie, bo takie macie serca, do tego jesteście powołani. Świat mówi wam często, że nie macie jeszcze wykształcenia, nie macie wielkich rzeczy, a ja ci mówię, jeżeli masz lewą, prawą rękę, jeżeli masz lewą i prawą nogę, oczy i serce, jesteście powołani. Na końcu zarapuję, podniesiemy się. Pełna gotowość bojowa? Raz, dwa, trzy, cztery. Jesteś? Czerny! Drogą! Czerny! Chodź na świata, bywasz bezimienny! Jesteś? Czerny! Drogą! Czerny! Chodź na świata, bywasz bezimienny! Jesteś? Czerny! Drogą! Czerny! Chodź na świata, bywasz bezimienny! Jesteś? Cenny! Drogo! Cenny! Chodź na świata, bywasz bezimienny! Jesteś cenny! Jesteś człowiekiem wartościowym! Kod DNA! Wbij to do głowy! Że jesteś wartościowym dzieckiem Boga! A On postawił Ciebie na nogach!
9 miesięcy pod sercem mamy. Słyszycie dziewczyny, był wami zajarany. Dał wam oczy i piękne nosy, a dzisiaj chodzą fałszywe głosy, że ty nie jesteś dziewczyną atrakcyjną, no bo ty jesteś dziewczyną inną. Ale ty jesteś naprawdę wartościowa i niech nad tym słowem pracuje głowa. Jesteś wędy, drogo wędy. Chodź na świata, bywasz bezimienny. Jesteś wędy, drogo wędy. Chodź na świata, bywasz bezimienny. Ciebie pozdrawiam, młody chłopaku. Nie daj się zgubić na życiowym szlaku. Bez baku baku, bo zielska nie palę, a Pana Boga nie wstydzę się wcale. Dostałem talent, jesteś powołany, aby zanieść słowo Boga dla taty i mamy. I aby kochać rodziców dziś, i aby po swoje życie iść, i aby podłączyć transmisję danych. Słyszysz? Jesteś powołany. Ja pozdrawiam każdego z was. Młoda dziewczyno, na ziemi jeden czas, 13 lat, a potem 14. I o tym mówię do was dziś właśnie, że tylko raz masz swoje lata, a przychodzi diabeł i was zamiata. Jesteś wędy, drogo wędy. Chodź na świata, bywasz bezimienny. Jesteś wędy, drogo wędy. Chodź na świata, często bezimienny. Jesteś wędy, drogo wędy. Chodź na świata, bywasz bezimienny. Jesteś cenny, drogo cenny. Chodź na świata, bywasz bezimienny. Kończąc moje spotkanie, chciałem powiedzieć ci o tym, że od początku, od dnia narodzin do dnia swojej śmierci jesteś powołany, aby zmieniać ziemię, aby nieść poselstwo nadziei, aby przynosić ludziom nadzieję i radość. W jakiejkolwiek formie to zrobisz. Dałem ci najkrótszą lekcję Ewangelii. Jeżeli spotkasz w szkole kogoś, kto nie daje rady, koleżankę, która nie dźwiga, podejdź, powiedz, jesteś cenna. Jedno słowo mnie zmieniło, kiedy byłem naprawdę wrakiem człowieka. Usłyszałem od naprawdę fajnego człowieka: Dobromir, twoje życie ma sens. To zapaliło się we mnie jak petarda i iskrzyło w moim sercu. Może komuś zależy, może jeszcze ktoś mi pomoże. Potem spotkałem kolejnych siewców dobrego słowa. W administracyjnym toku stworzenia ziemi dostaliście numer, w którym macie powołanie do życia i zanoszenia tego komunikatu. To jest kod DNA, jedyny niepowtarzalny. Wśród 9 miliardów, 8 miliardów ludzi macie swoje powołanie, indywidualne, do tego, żeby żyć, służyć, zanosić nadzieję. My dzisiaj w naszym mieście... Mordo, chodź tutaj. Tak, do ciebie mówię. Masz lewej... Dawaj. Siadasz tutaj. Masz lewe i prawe ucho, aby dwa razy więcej słuchać niż mówić. To, co mówisz, to, co robisz, bardzo często pokazuje, że masz właśnie rozstrojoną głowę. Umiejętność słuchania. Brakuje wam dzisiaj ludzi, jakby to był mój obóz, to już byś biegał dychę dzisiaj. To jest ta dyscyplina, której wam brakuje. Przyjeżdżasz na obóz, ktoś ci pomaga, ktoś cię wspiera, a potem siedzisz, plaplasz i może nie chcesz słuchać, ale przecinek chce posłuchać. I tym, że psiapsiasz cały czas, przeszkadzasz kumplowi. I nie dosyć, że sam nic nie zabierasz, to sprawiasz, że młody nic nie zabiera. Jedna zasada nie zabierania nic z obozu. Nie chcesz wziąć, nie zabieraj innym. Nauczcie się słuchać. Lewe i prawe ucho masz, aby dwa razy więcej słuchać niż mu widź. Dokładnie. Dostałeś ten aparat, to urządzenie z lewej i z prawej strony, aby słuchać dookoła, aby nasłuchiwać. Przez chaos w głowie często psiapsiacie. 90% ludzi, których wyciągamy dzisiaj z Melin, to ludzie, którzy w twoim wieku nie potrafili słuchać. Nie chcieli słuchać. Kiedy się do nich mówiło, zgrywali kozaka. Ale często, kiedy pytam was w tym wieku, ile masz lat? 14, piątka. Mam pytanie, ile kosztują rachunki za prąd w twoim domu? Nie wiem. A za wodę? Nie wiem. A kto to opłaca? Tata. Rozumiesz? To ci chcę pokazać. Skoro nie masz pojęcia, ile kosztują rachunki za prąd, za wodę, to naucz się słuchać. To jest pierwszy przejaw wdzięczności. Większa część ludzi, których wyciągamy z pustostanów, ludzi biednych, poturbowanych życiowo, to są ludzie, którzy w waszym wieku zgubili słuch. W ciągu ostatniego roku wysłaliśmy ponad 100 osób na terapię, ale 40 zmarło. Popełniło samobójstwo, zapiło się. Wracam z pogrzebu Szymona, który miał 24 lata.
Cały się wytatuował. Wszystkim chciał udowodnić, jaki jest przebojowy. Na końcu spłonął na pustostanie. Każdy z was ma jedno życie. Przyjeżdżamy do Marylina opowiedzieć ci o tym, że przede wszystkim ważny jest punkt, z którego obserwujesz. Ważne jest twoje życie. Macie kod DNA, nie urodziliście się przypadkiem. Ale ponad wszystko istotne jest, żebyście podłączyli transmisję danych. Abyś zaczął klaryfikować to, po co tu jesteś. Łatwo jest się śmiać, ja wiem, jak trudno jest czasem się skoncentrować, bo ja byłem w twoim wieku. Ale gdyby nie odpowiedni ludzie w odpowiednim momencie, skończyłbym tragicznie. Adam, którego rok temu wyłowiliśmy z Meliny, był w stanie agonalnym. Lekarze powiedzieli, że nie przeżyje roku. Po roku czasu terapii wrócił do nas. To jest ten sam chłopak, który był na wcześniejszym zdjęciu. Kiedy umierał, powiedział mi jedno słowo. Na Melinie znalazłem go w stanie agonalnym. Powiedział: co ty robisz? Ja mówię: Adam, chciałbym zabrać cię na terapię. A on mówi: a jest coś takiego jak terapia? Wielu waszych ludzi, kolegów, koleżanek w szkołach, tam gdzie jesteście, nawet nie wie, że można coś zmienić. Są zamknięci w tym zakłamanym schemacie funkcjonowania i nie mają komunikatu o tym, że można coś zmienić. Pierwszy komunikat: jesteś cenny. Drugi: jest nadzieja. Ja, jako ten, który podsumowuje tą konferencję, proszę cię o jedną rzecz. Zapamiętaj, wrócisz do szkoły, do środowisk, gdzie wielu twoich kolegów będzie kończyło tragicznie. Proszę, zapamiętaj tą jedną rzecz. Możesz uratować kogoś. Możecie być ratownikami ludzkich serc, ludzkich dusz. Możesz zanieść najprostszy komunikat: twoje życie ma sens. To jedno zdanie może kogoś zmienić. Ja dziękuję Bogu za każdego z was. Dziękuję za obóz w Marylinie, za wszystkie działania Głosu Ewangelii, za działania naszej organizacji, ale też wielu innych pośrednich, które wykonują horrendalną pracę na tych platformach pedagogiczno-emocjonalnych, duchowych, chrześcijańskich, aby ratować młode pokolenie. Aby temu małemu człowiekowi, temu młodemu człowiekowi w waszym wieku, młodszemu, starszemu, przekazać jeden komunikat: jesteś cenny. Twoje życie ma sens. I to wy niedługo będziecie tymi starszymi ludźmi, którzy będą mogli zanosić kolejne komunikaty. Ja dziękuję Haniowi za zaproszenie. Wracamy dzisiaj do Pabianic, gdzie będziemy dalej pracowali. Od jutra zaczynamy pracę nad remontem kolejnych etapów naszego ośrodka. Przyjmujemy kolejnych pacjentów. Pracujemy nad kolejnymi młodymi ludźmi. Ty wrócisz z tego obozu w tym tygodniu. Rozpocznie się proces podejmowania decyzji. Jeśli kiedykolwiek pojawią się jakieś pytania, jestem w internecie, tam możecie mnie znaleźć. W internecie pod nickiem rappedagog możecie znaleźć platformę, na której pracuję. Odpisuję na wiadomości. Tam wielu młodych ludzi zadaje pytania. Tam uzyskują odpowiedź, lepszą lub gorszą, ale tam kontaktujemy się z wami, pomagamy wam zrozumieć wiele rzeczy. Jeśli pojawią się pytania, jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości albo ryzyko tego, że odlecisz od nadziei, od wiary, daj sygnał. Mamy ośrodek, do którego zapraszamy młodych ludzi na weekend. W ciągu weekendu prowadzimy z wami bardzo często terapię przez sport, zabieramy was za różne fajne eventy. Pracujemy z wami na siłowni, potem zabieramy was do modlitwy, zabieramy was na różne akcje młodzieżowe. Jeśli pojawi się kryzys, proszę cię, pamiętaj, wszyscy przechodzimy kryzysy. Ale choćbym szedł ciemną doliną zła, się nie ulęknę, bo Bóg jest ze mną. Przez różnych ludzi, różne okoliczności Bóg chce pomóc twojemu życiu. I ja oddam głos teraz Heniowi, pomodlimy się pewnie o was. Chciałem ja podziękować Bogu za ten czas spotkania. Za chwilę z Damianem wrócimy do naszego miasta, do naszego domu. Tam będziemy dalej walczyli. Jeżeli pojawi się moment pytania, kiedykolwiek, możecie zadawać pytania u nas na profilu. Tam mnie odnajdziecie. Pytaliście mnie o książki, kiedy przyjechałem. Nie wziąłem książki ze sobą, żadnej. Mam tam trzy może płyty, którą wydałem w tym roku, więc podaruję tutaj kilku osobom, które pomęczyłem w trakcie naszego wykładu. Ale chcę podziękować wam za obecność na obozie i poprosić was o to, żebyście byli zwiastunami dobrej wieści. Abyście po obozie zanieśli komunikat rodzicom. Abyście zanieśli komunikat swoim kolegom, koleżankom o tym, że jest nadzieja. W tym ogromnym oceanie multimedialnej beznadziei zanieś komunikat, że jest nadzieja, że można żyć inaczej. Ja dziękuję wam bardzo, niech wam dobry Bóg błogosławi.